Mogłoby narazić panią lub osobę dla pani najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, odmowy zeznań, gdy jest pani osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo została pani skazana, żądanie, aby przesłuchano panią na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę panią lub osobę dla pani najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego, odmowy zeznań co do okoliczności, na które ściąga się ciążący na pani obowiązek zachowania tajemnicy ustawy ochronionej w przypadku określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji, zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawy, zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pani ocenie sugeruje treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne, złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu, złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, o czym została pani uprzedzona w wezwaniu. W dalszej kolejności artykuł 11b ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej zwracam się do pani z zapytaniem, czy ustanowiła pani pełnomocnika? Nie, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Elżbieta Barbara Witek, 66 lat, jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy była pani prawomocnie skazana za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenia? Nie. Bardzo dziękuję. Proszę wszystkich państwa o powstanie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi teraz odebranie od pani przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać. Świadoma znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówiła szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Czy pani składa jakiś wniosek formalny? Nie, panie przewodniczący. Dobrze, dziękuję. W takim razie przechodzimy do zadawania pytań. Jeśli państwo pozwolicie, to proponuję 20 minut na każdą osobę. Oczywiście z możliwością drugiej tury. Jednocześnie, jeśli pani marszałek będzie uważała, że powinniśmy zrobić w którymś momencie przerwę, to proszę przekazać taką informację. Pozwolę sobie rozpocząć. Kiedy jako marszałek Sejmu dowiedziała się pani od kogo o pomyśle wyborów korespondencyjnych dla wszystkich głosujących? Jakby pani mogła powiedzieć, czy to było spotkanie, czy to była rozmowa telefoniczna, pisemnie, mailowo? Gdybym panią marszałek tylko poprosił o mówienie do mikrofonu włączonego i troszeczkę bliżej, przepraszam. Bo... Powiedziałam pani przewodniczącej, że absolutnie nie wiem i nie pamiętam od kogo i kiedy dowiedziałam się o wyborach korespondencyjnych. Nie pamięta pani, rozumiem. Nie, nie pamiętam. Dlaczego to nie Państwowa Komisja Wyborcza ze swoim organem wykonawczym, czyli Krajowym Biurem Wyborczym, miała organizować wybory, tylko Poczta Polska? Panie przewodniczący, wszyscy pamiętamy rok 2020. Wszyscy pamiętamy pandemię, która dotknęła nie tylko Polskę, ale cały świat. I wszyscy pamiętamy, że nikt nie wiedział, jak długo to potrwa i jak sobie można z tym poradzić. Tak się składało, że w roku 2020 przypadał termin wyborów konstytucyjnych, wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym 5 lutego, zgodnie z moimi kompetencjami, ogłosiłam termin wyborów, który miał przypadać 10 maja. To było zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawami. I państwo wszyscy pamiętacie, jeśli nie, to warto sobie przypomnieć, co się wtedy działo, proszę państwa. Za chwileczkę zaczęliśmy odnotowywać coraz częstsze zachorowania. Epidemia się rozszerzała, także na posłów i pracowników Sejmu. I wtedy w marcu podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy pracować zdalnie. Ja mówię o tym celowo, panie przewodniczący, to jest niby dygresja, ale niekoniecznie. Chciałabym mieć możliwość powrotu do tamtej sytuacji. Dlatego, że proszę Państwa, chciałam zorganizować pierwsze posiedzenie wtedy, kiedy wiedziałam już, że ilość zachorowań się zwiększa i dotyka to także posłów i pracowników, żebyśmy zorganizowali Sejm, który mógłby procedować zdalnie. I wtedy na prezydium Sejmu zaproponowałam to i całe prezydium Sejmu jednomyślnie się na to zgodziło. Po czym rozpoczęła się fala konferencji prasowej i ataków na taką propozycję i Platforma Obywatelska, przede wszystkim pan przewodniczący Borys Budka, bo on także był reprezentowany w konwencie, uznał, że nie mam do tego prawa, ponieważ złamie regulamin Sejmu. Rzeczywiście w regulaminie Sejmu nie było takiej możliwości, żeby przeprowadzić posiedzenie Sejmu czy też komisji zdalnie. Ale przypominam tę sytuację. I wtedy musiałam podjąć decyzję, co zrobić, panie przewodniczący, żeby po pierwsze nie narażać posłów i pracowników na chorobę, ewentualnie śmierć, bo takie przypadki przecież zdarzały się właściwie każdego dnia, a z drugiej strony, żeby móc obradować, bo wszyscy uznaliśmy, że Sejm mimo pandemii musi procedować ustawy, bo one są potrzebne państwu i naszym obywatelom, w tym także prac związanych z przygotowaniem wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I wtedy miałam dylemat. Co zrobić? Jak to zrobić, żeby to posiedzenie Sejmu właśnie w taki sposób przeprowadzić? Po naradach zdecydowałam, że nie będzie awantury, bo ona jest niepotrzebna, że rzeczywiście zwołam Sejm w normalnym trybie, ale posłowie będą siedzieli w różnych... Panie przewodniczący... Ja wiem, tylko to jest chyba kolejne pytanie. Ja zadałem inne pytanie. Ja wiem, panie przewodniczący. Pan zadaje pytanie, ja odpowiadam. Dobrze, to ja tylko przypomnę moje pytanie. Dlaczego ja wiem, jakie to było pytanie, dlaczego nie Państwa Komisja Wyborcza, tylko Poczta Polska miała zorganizować wybory? Ja przypomnę. Proszę to w takim razie, jeżeli pan nie chce, żebym kontynuowała, panie przewodniczący, to odpowiem wprost na pańskie pytanie. Kilkukrotnie na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zasiadają w tej komisji, żeby wezwać na świadków chociażby panią marszałek Kidawę-Błońską czy pana Rafała Trzaskowskiego, pan osobiście tłumaczył, odczytywał zakres działania tej komisji, mówiąc, że dotyczy ona działań podejmowanych przez administrację rządową. Ja nie byłam ani członkiem Rady Ministrów, ani w jakikolwiek sposób nie podlegałam prezesowi Rady Ministrów, ale jestem tutaj, bo Państwo mnie wezwaliście i zgodnie z moją najlepszą wolą i wiedzą będę odpowiadała na pytanie w zakresie, który dotyczył mnie jako marszałka Sejmu, ponieważ nie miałam żadnego związku i nie uczestniczyłam w żadnych pracach związanych z przygotowaniem wyborów korespondencyjnych poza legislacją. Czy to jest odpowiedź, którą pan chciał usłyszeć? Chcę zwrócić uwagę, że zaprosiliśmy panią dlatego, że pani była marszałkiem Sejmu, pani ogłaszała wybory. Oczywiście pan marszałek Senatu jest również, będzie zaproszony tutaj przed komisję śledczą. Wydaje mi się, że druga osoba w państwie, która ogłasza wybory na prezydenta, powinna wiedzieć, dlaczego to nie Państwa Komisja Wyborcza, organ konstytucyjny, tylko Poczta Polska miała organizować wybory. Nie słyszałem odpowiedzi, uczciwie mówiąc. Panie przewodniczący, no to powtarzam panu raz jeszcze, to jest mój konstytucyjny obowiązek ogłoszenie wyborów. W momencie, kiedy je ogłaszałam, nie było żadnej pandemii, ani nie było określone, w jakiej formie te wybory będą przeprowadzone. Po prostu było to moje zadanie, ogłoszenie terminu wyborów i tak się stało po drodze, ale pan mi przerwał odpowiedź na to pytanie. To nie jest takie proste. No muszę nakreślić, jak wyglądała sytuacja, dlaczego te wybory właśnie w taki sposób były przeprowadzone. Zastanawiali się wszyscy, także w rządzie, co zrobić, żeby przeprowadzić wybory, podczas gdy państwo z opozycji bardzo głośno mówili, że mamy krew na rękach, że wybory korespondencyjne to będą koperty, które będą zabijały, że nie wolno w tym terminie przeprowadzić takich wyborów. No, proszę państwa, zadaniem rządu jest wykonanie zarządzenia marszałka Sejmu o przeprowadzeniu wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I myślę, że tak jak ja szukałam sposobu na to, żeby zorganizować posiedzenie Sejmu, mimo że w regulaminie nie było takiego wyjaśnienia, jak to można zrobić, tak samo rząd szukał sposobu, co zrobić, jak przeprowadzić wybory, żeby one się odbyły, bo to jest konstytucyjny obowiązek. Tak, ale czy pani nie zastanawiała, dlaczego to nie Państwa Komisja Wyborcza miała organizować te wybory, tylko tak jak zawsze, tylko Poczta Polska? Panie przewodniczący, ja już odpowiedziałam na to pytanie. Ja przypomnę tamtą atmosferę. Można przypomnieć wypowiedzi przedstawicieli opozycji, którzy naprawdę robili wszystko. Ja nie pytam o przedstawicieli opozycji, tylko pani, pytam o pani rolę jako marszałka Sejmu. Dobrze, przejdźmy do projektu ustawy. Panie przewodniczący, pan mnie zapytał. Rolą marszałka Sejmu jest procedowanie i organizowanie procesu legislacyjnego ustaw, które wpływają do Sejmu. I tak się też stało. Tak, i rolą marszałka Sejmu również jest ogłoszenie wyborów. I co zresztą pani zrobiła? I pytam po prostu, czy panią nie zastanawiało, dlaczego organ konstytucyjny do tego przewidziany tego ma nie robić, tylko robi to nagle spółka Poczta Polska. Bo taka była sytuacja, atmosfera w tamtym czasie, panie przewodniczący, pandemia i wszystko to razem było sytuacją zupełnie nową, absolutnie dla wszystkich. Minęły 4 lata, jesteśmy w roku 2024. Nie znam żadnej opinii, która pokazywałaby, jak zgodnie z konstytucją można było przeprowadzić wybory prezydenckie w 2020 roku. Dzisiaj wszyscy podają różne opinie, różne rozwiązania, ale nie słyszałam o takim opracowaniu, które podałoby, jak zgodnie z konstytucją można było przeprowadzić wybory prezydenta w 2020 roku. Wydaje mi się, że biegły, który był chwilę temu i tutaj był przesłuchiwany przez członków komisji, przedstawił kilka propozycji, jak można było to zrobić. Ale dobrze, chciałbym w takim razie zapytać o tą ustawę, projekt ustawy, który został przegłosowany 6 kwietnia i chciałbym zapytać o to tempo pracy, bo ta ustawa została przegłosowana w ciągu 3 godzin. Skąd takie tempo pracy? Panie przewodniczący, oczywiste to wszystko związane było z terminem wyborów 10 maja. Jest kalendarz wyborczy, który jest dostosowany do wyborów. To wszystko wynikało z terminów określonych w moim zarządzeniu. Tak, ale czy nie uważa pani, że powinny się odbyć komisje, że powinna pani poprosić o opinię, tak jak to zrobił Senat? Panie przewodniczący, mam prawo do takich działań jako marszałek Sejmu. Dzisiaj w Sejmie robi się bardzo podobnie albo jeszcze gorzej. Nie widzę w tym nic złego. Wykonywałam wszystko zgodnie z regulaminem. Czas był potrzebny. Szybki czas na procedowanie ustaw był potrzebny. Czasami, panie przewodniczący, także przy państwa aprobacie robiliśmy podobnie. Z wieloma ważnymi ustawami. Otrzymywała pani od kogoś jakieś sugestie albo rozmawiała pani z kimś na temat tej ustawy, żeby ją tak potraktować priorytetowo? Nikt mi niczego nie sugerował. Ja wiedziałam, że ustawa ma być procedowana szybko, bo chodziło o terminy, o których przed chwileczką panie przewodniczący powiedziałem. Czyli ustawa procedowana w Sejmie w tempie ekspresowym w ciągu 3 godzin, bez opinii komisji, z powierzchowną analizą Biura Analiz Sejmowych. Rozumiem, że zmieniające tak de facto kodeks wyborczy, to rozumiem, że to jest pani autorski, indywidualny pomysł. Co to znaczy? W jakim zakresie zmieniało to kodeks wyborczy? A poza tym, panie przewodniczący, ja nie wiem, czy to trwało 3 godziny. Ja nie brałam udziału w samym procesie. Ja sprawdziłem. W samym procesie, no to pan ma taką wiedzę, ja nie. Mhm. Nie, zastanawiam się, prowadziła pani, pani decydowała o biegu legislacyjnym tego projektu, tak samo jak marszałek Senatu. W Senacie tam były połączone komisje, liczne opinie i zastanawiam się, bo do pani również wpływały opinie m.in. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, którzy zwracali uwagę na poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa, zdrowia i życia tych, którzy mieli to przeprowadzać i dziwię się, że po prostu nikt nad tym nawet się nie chciał zastanowić, co się z tym dalej będzie działo. Panie przewodniczący, oczywiście, że wszyscy się nad tym zastanawiali, bo sprawa była nowa, naprawdę bardzo poważna, ale to, co mną kierowało przede wszystkim, i to chciałabym, żeby głośno wybrzmiało, to jest zobowiązanie wynikające z Konstytucji. Nie ma w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej żadnego przepisu, który pozwalałby mi w jakikolwiek sposób zmieniać terminy, wydłużać, skracać, dowolnie. Nie. Ja rozumiem, że ja nie będę dyskutowała z konstytucjonalistami, ponieważ się na prawie tak nie znam, ale każdy z nas z prawem ma do czynienia na co dzień w różnych sytuacjach. I są przepisy, które jeśli mam wątpliwości, pytam mądrzejszych od siebie, a jeśli nie mam wątpliwości, bo one są proste, jasne i czytelne, wtedy je stosuję. Tak jest w przypadku zapisów Konstytucji. Nikt z tych, którzy tę Konstytucję uchwalali, takiej sytuacji nie przewidział. Tam nie było żadnej możliwości. Chcę jeszcze raz potwierdzić, był biegły przed momentem, mówił o różnych scenariuszach, ale... Jakich, panie przewodniczący, chciałabym usłyszeć. Za chwilkę przejdę, tylko po kolei, bo jesteśmy na etapie legislacji. Wydaje mi się, że to ma znaczenie i w moim przekonaniu właśnie państwo nie chcieliście na ten temat rozmawiać, skoro cała ustawa przeszła w ciągu 3 godzin przez Sejm, bez... prac nawet w komisjach, to dużo lżejsze przecież projekty ustaw przechodzą przez czasami połączone komisje, ale na pewno przechodzą przez komisje i są opiniowane. Tutaj tego nie było. Ale mam pytanie, czy pani uczestniczyła w spotkaniach na Nowogrodzkiej albo na Parkowej w sprawie wyborów korespondencyjnych? Nigdy nie uczestniczyłam w spotkaniach na Parkowej w sprawie wyborów korespondencyjnych, natomiast na spotkaniu szefostwa partii o tej sprawie się mówiło, przynajmniej ja wiem, na jednym z posiedzeń. I co się mówiło i kto był na tym spotkaniu? Panie przewodniczący, nie potrafię panu powiedzieć, czy wszyscy członkowie prezydium byli na tym spotkaniu, bo to było 4 lata temu i nie powtórzę panu dokładnie, o czym była mowa. Na pewno dyskutowaliśmy o tym, że te wybory korespondencyjne są jedyną możliwością, żeby je przeprowadzić w konstytucyjnym terminie. Czy Jarosław Kaczyński brał udział w tych spotkaniach? Oczywiście, że brał udział. Jaka była jego opinia w tej sprawie? Nie pamiętam, jaka była jego opinia, nie pamiętam, jaka była opinia kolegów, jak ją wyrażali. No nie mogę tego powiedzieć. Mogę powiedzieć, jaka była moja opinia. A czy Jarosław Kaczyński nalegał na to, żeby te wybory korespondencyjne się odbyły? Nie, nie nalegał. Nie było żadnego wymuszania. Była wspólna praca nad tym, co zrobić, żeby to było skuteczne, czyli żeby wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej się odbyły. I kto ostatecznie podjął taką decyzję, że te wybory korespondencyjne się odbędą? Nie wiem, kto ostatecznie, czy ktoś się pod tym podpisał. Nie, no rozmowy się toczyły. Toczyły się rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem, tak? Ostatecznie zdecydowała o tym ustawa. A co pani wie o tych rozmowach Jarosława Kaczyńskiego z Gowinem? Nic nie wiem na temat tych rozmów, pani przewodniczący. Nie byłam ich uczestnikiem. Nie słyszała pani o tych rozmowach? Ani nie byłam obecna podczas sprawozdania z tego spotkania. Nie. Czy pani słyszała, że pan premier Morawiecki na początku był zwolennikiem pomysłu wyborów korespondencyjnych? Czy nie był zwolennikiem na początku, a później zmienił zdanie? Czy coś pani na ten temat słyszała? Nie słyszałam, ponieważ nie byłam członkiem rządu, więc nie miałam możliwości, żeby brać udział w takich dyskusjach na forum rządu. Czy pani, kiedy usłyszała o tym pomyśle wyborów korespondencyjnych, od samego początku pani popierała ten pomysł? Tak, uważałam, że to jest jedyna możliwość, żeby przy tej pandemii, która wtedy była, zwiększających się zachorowaniach, a jednocześnie braku możliwości, żeby nie wykonać konstytucyjnego obowiązku, że to jest dobry pomysł na to, żeby Polacy mogli w tych wyborach wziąć udział. A czy pani rozmawiała z panem wicepremierem Gowinem w tej sprawie? Nie. Nigdy? Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek z nim rozmawiała o tym. Chciałbym pani odczytać taki fragment zeznań Jarosława Gowina. Było wiele rozmów politycznych z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, podczas których przekonywali mnie do zmiany stanowiska. Oprócz tego byłem informowany, że podejmowane są działania zmierzające do skompromitowania mnie, czy też do znalezienia argumentów, mówiąc potocznie, haków, które skłoniły mnie do zmiany stanowiska. Byłem informowany, że sprawdzane są biznesy mojego syna, że przeprowadzane są kontrole w podległych mi jako ministrowi nauki i szkolnictwie wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Byłem też informowany o tym, jakoby w mojej sprawie sprawdzano akta prokuratorskie w całym kraju. Dodam zresztą, że po kilku miesiącach, kiedy już wróciłem do rządu, pan minister Ziobro w rozmowie w 4 oczy powiedział mi, że naciskano na niego, by użył formy bezosobowej, to zapamiętałem, naciskano na niego, żeby wykorzystać przeciwko mnie prokuraturę, ale odmówił. Może się pani odnieść do tych zeznań premiera Jak mogę się odnieść, panie przewodniczący? Ja kompletnie nie mam wiedzy na ten temat. A czy pani była świadkiem kiedykolwiek, że kogoś naciskano z rządu, żeby zmienił decyzję, albo nakłaniano kogokolwiek, żeby inaczej głosował? Nie. Mhm. Czy uczestniczyła pani w spotkaniach, na których poruszano kwestię wydania przez premiera Morawieckiego Poczcie Polskiej polecenia przygotowania, przeprowadzenia wyborów, a Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych druk kart wyborczych? Nie. Czy pani jako druga osoba w państwie rozmawiała kiedykolwiek w tamtym czasie na temat wyborów korespondencyjnych z panem prezydentem Dudą? Nie przypominam sobie, nie. Myślę, że nie. Na pewno nie. 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 Jeszcze o pracy nad ustawą. Czy ten proces uchwalania ustawy z 6 kwietnia pani poprzedziła jakimiś konsultacjami? Panie przewodniczący, Ja chciałabym zaznaczyć, że ja nie mam niestety dostępu do żadnych dokumentów. Jeżeli to jest potrzebne, ja oczywiście mogę poprosić pana marszałka. Ja pytam o konsultacje, czy pani prowadziła. Panie przewodniczący, powtarzam raz jeszcze, konsultacje są na piśmie. Ja nie mam wglądu do dokumentów dotyczących tamtej sprawy z tamtego okresu, ale jeżeli komisja będzie chciała, mogę poprosić pana marszałka Hołownię o udostępnienie mi, bo przecież w systemie muszą być pisma, które wysyłałam albo które do mnie przychodziły. Na dzień dzisiejszy takiej wiedzy nie mam, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Rozumiem. A jak wyglądały prace w komisjach nad tym projektem ustawy? Panie przewodniczący, doskonale pan wie, że marszałek Sejmu nie uczestniczy w pracach komisji. Mhm. Ale dlaczego pani nie przekazała tej ustawy do prac w komisji? Panie przewodniczący, już odpowiedziałam na to. Pytałem dzisiaj biegłego Hermelińskiego, jak ocenia pracę i legislację w Sejmie i w Senacie, dlatego że w Sejmie ustawę zmieniającą tak de facto formę głosowania na korespondencyjną, jak się skończyła, wszyscy wiemy, i że nie mogła mieć powodzenia w ciągu miesiąca, również wiemy, i Senatu, który wykorzystał 29 dni na wszystkie możliwe opinie, dyskusje, połączone komisje. I odnoszę wrażenie, że pani chce nam powiedzieć, że pani za nic nie odpowiadała, pani tylko głosiła wybory, a ustawa sama sobie już chodziła po Sejmie. 3 godziny, wystarczający czas, państwo o tym dyskutowaliście, choć tym, co pani dzisiaj nam chce powiedzieć, to w ogóle nie dyskutowaliście na temat, a przynajmniej nie tu, gdzie w parlamencie powinniśmy na ten temat rozmawiać. Dlatego te pytania pani zadaję. Dlaczego nie było dyskusji? Dlaczego panią nie interesowało, jak ta Poczta Polska miała to w ogóle zorganizować, skoro nie organizowała to Państwowa Komisja Wyborcza? Panie przewodniczący, ja cenię sobie pańskie wrażenia, ale wolałabym jednak odpowiedzieć na precyzyjne pytania. Powiem tak, w komisjach, jak wyglądała praca, nie wiem, bo w nich nie uczestniczyłam. Organizowałam ten proces legislacyjny na tyle szybko, żeby on się skończył w terminie, który umożliwiałby przeprowadzenie wyborów. Powiem jeszcze jedno. Ja z marszałkiem Grodzkim utrzymywałam dobre relacje. Nieraz bywało tak, że udawało nam się obojgu ustalić coś wspólnie. Na przykład szybsze procedowanie jakiejś ustawy ze względu na to, że ona była bardzo potrzebna. I kilka razy nam się to udało. Ja nie zakładałam złej woli ze strony marszałka Grodzkiego, bo nieco wcześniej przyjmowaliśmy ustawę, która była znacznie obszerniejsza i wymagała być może więcej analiz ze strony Senatu, a jednak w ciągu kilku dni udało się to zrobić. Nie zakładając złej woli pana marszałka, mogłam liczyć na to, że i tym razem ta odpowiedzialność z naszej strony za przeprowadzenie wyborów będzie i z mojej, i z jego strony. Stało się inaczej. Ja tego nie oceniam, ja tego nie krytykuję. Senat miał do tego prawo, ale ja też miałam prawo myśleć, patrząc na tą poprzednią ustawę, że będzie takie samo podejście, bo tamta ustawa dawała prawie 10 milionom możliwość głosowania korespondencyjnego. Chodziło o osoby, które są w izolacji albo w kwarantannie, a które chcą wziąć udział w głosowaniu. Proszę Państwa, wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są najważniejszymi wyborami. One są powszechne. To jest wybieranie głowy państwa. Ja wiem, że przeróżne opinie się pojawiają i naprawdę scenariusze słyszałam już nie jedne, tylko że moment, kiedy kończy się kadencja prezydenta Rzeczypospolitej i nie ma wybranego następcy, to jest koniec kontynuacji państwa. No tak nie może być. W związku z tym ta szybkość procedowania, choć to nie jest wyjątek. To nie jest wyjątek, bo... Rozumiem, że to była pani bezpośrednia decyzja, jeśli chodzi o czas. Panie przewodniczący, powtarzam raz jeszcze, do zarządzenia był dołączony harmonogram przez PKW. To jest do każdego zarządzenia jest podłączany. I tam były terminy, które wymagały tego, żeby to robić szybko i sprawnie, co nie oznacza, że bez zastanowienia. Czasami można się zastanawiać krócej, to nie oznacza, że to jest powierzchowne. Tak bym powiedziała. Natomiast Senat skorzystał ze swojego uprawnienia. No. Tak, tak, rozumiem. No, Sejm mógł to również. A czy pani może wystąpiła przed, po opinię Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego czy Lekarzy Chorób Zakaźnych? Nie pamiętam, panie przewodniczący. Jak powiedziałam, mogę wystąpić, jeżeli to państwa interesuje, do marszałka udostępnienie mi w systemie wszystkich pism, które wysyłałam, które do mnie trafiały. Nie pamiętam. W orędziu z dnia 31 marca 2020 roku oświadczyła pani, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego pociąga za sobą konsekwencje dla swobód obywatelskich, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania działalności samorządów i administracji publicznej, idące dalej niż obecne ograniczenia i zakazy. Czy pani kojarzy, zna treści rozporządzeń Rady Ministrów wydawanych w czasie epidemii COVID-19? Wtedy je oczywiście znam, bo czytałam. W tej chwili po 4 latach musiałabym do nich po prostu wrócić. Czy pani twierdzi, że te rozporządzenia, które w tamtym czasie się pojawiały, a mówimy o zakazywaniu prowadzenia działalności gospodarczej, zamykaniu przedszkoli, szkół, lasów, nawet cmentarzy, nie prowadziły do ograniczenia swobód? Ja rozumiem, panie przewodniczący, że w pańskim pytaniu jest teza, no więc ja od razu odpowiem. Nie było powodów, zresztą nie ja o tym decyduję, do wprowadzenia stanu wyjątkowego, bo takie pomysły też chodziły. Nie było stanu wyjątkowego ogłoszonego, więc nie mogłam się do tego odnosić. Natomiast jeżeli pan pyta o te obostrzenia, o te zarządzenia, treści ich nie pamiętam, ale oczywiście mniej więcej wiem, czego dotyczyły. Wszystko po to, żeby chronić naszego życia i zdrowia. I dlatego myślenie o wyborach korespondencyjnych też miały to na uwadze. Ochronić życie i zdrowie ludzi, a jednocześnie dać im prawo do tego, żeby mogli wybrać swojego prezydenta.